Nie zapierajmy się jego imienia. Bezpośrednią konsekwencją bazującą na autentycznym zgromadzaniu się do imienia Chrystusa Jezusa Pana i do Jego osoby będzie to, że nie będziemy się nazywali żadnym imieniem odróżniającym nas od pozostałych chrześcijan, jak to jest w przypadku otaczających nas denominacji chrześcijańskich. Ci, którzy zgromadzają się jedynie do drogiego imienia Chrystusa, będą dystansować się od wszelkich innych nazw, które zastępują lub zniesławiają to drogie imię i nazywać się będą jedynie jego kosztownym imieniem jako chrześcijanie lub posługiwać się będą innymi biblijnymi określeniami, które jednoznacznie wskazują na przynależność do Zbawiciela, Chrystusa, a nie do jakiejkolwiek religijnej wspólnoty. Słowo Boże nadaje ludowi Bożemu 5 określeń, które go opisują i które odnoszą się jednocześnie do każdego pojedynczego wierzącego. Mają one zdecydowanie jednoczący charakter. Chrześcijanie, wierzący, bracia, święci i uczniowie. Określenia te przynależą wspólnie i w równym stopniu wszystkim wierzącym i nie mają sekciarskiego, odszczepieńczego charakteru, jak wiele innych nazw, jakie często są obierane, do jakich przyznają się i do jakich przyznają się obecni wyznawcy chrześcijaństwa. Przyjmowanie jakiejkolwiek nazwy religijnej, która nie jest utożsamiana ze wszystkimi wierzącymi w Chrystusa Jezusa Pana, jest tworzeniem sekty i praktycznym zaprzeczeniem urzeczywistniania prawdy o jednym, tylko jednym ciele. Doprawdy imię Jezusa jest całkowicie wystarczające dla Kościoła Bożego. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa zawarte jest wszystko, nie tylko to, co niezbędne dla naszego zbawienia i zaspokojenia naszych indywidualnych potrzeb na ścieżce wiary, którą kroczymy. Imię to zdolne jest również wyjść naprzeciw nielicznym niedostatkom i potrzebom Kościoła odnośnie do oddawania czci, ale też społeczności, służby, głoszenia słowa, czy też karności. Zatem, czy to drogie imię, imię Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczające również dla Ciebie? Czy pokazałeś już w praktyce, że nie chcesz i nie potrzebujesz innego centrum zgromadzania się niż Pan Jezus Chrystus, tylko Pan Jezus Chrystus? Czy zgromadzasz się do Jego godnego imienia i Jego jedynie godnej podziwu i uwielbienia osoby? A jeśli nie, to dlaczego nie? Także powinniśmy brać pod uwagę to, że Bóg jest przewodnikiem naszym. Naszym gorącym pragnieniem jest zatrzymanie się teraz nad tym wzniosłym faktem, że Pan Jezus Chrystus osobiście obecny w centrum zgromadzonych do Jego imienia wierzących jest właśnie Bogiem przewodnikiem. Zastanówmy się nad tym, jakie miejsce należy mu się jako temu, który przewodzi zgromadzeniu oraz jaką rolę odgrywa przy tym obecność Świętego Ducha Bożego. Obecność Ducha Świętego. Tam jestem pośród nich, te błogosławione słowa naszego Zbawiciela z całą pewnością gwarantują Jego osobistą obecność tym, którzy przez Ducha zgromadzeni są do Jego imienia. Nie jest to tylko obietnica. To rzeczywistość, której doświadczyły tysiące wierzących, którzy w prostej, dziecięcej i szczerej wierze uchwycili się jej, aby dać się prowadzić, zgromadzać jedynie do Jego cudownego i godnego wszelkiego uwielbienia i czci imienia. Oczywiście nie jest to tylko obietnica, to rzeczywistość, której doświadczyły tysiące wierzących, którzy w prostej, dziecięcej i szczerej wierze
uchwycili się jej, by dać się poprowadzić, zgromadzać jedynie do jego cudownego, godnego wszelkiego uwielbienia i czci imienia. W tym kosztownym przyrzeczeniu Pana Jezusa Chrystusa zawiera się wszystko, czego potrzebuje szczera wiara. Nie żąda ona niczego więcej. Obietnica ta jest dla niej w pełni zaspokajająca. Człowiekowi żyjącemu tą wiarą, sama obecność Pana Jezusa Chrystusa w centrum zebranego Kościoła całkowicie wystarcza. Jest w pełni satysfakcjonująca. On jest wszystkim. Z pewnością bezpośrednią konsekwencją obecności błogosławionego Zbawiciela i głowy Kościoła w centrum zgromadzenia jest fakt, że jest on tam po to, aby przewodzić zgromadzonym, a wierzący słusznie powinni oddać mu należne miejsce jako swojemu wyłącznemu przewodnikowi, osobie numer jeden, na której się polega i od której jest się całkowicie zależnym. Wszystkie oczy powinny być skierowane na tego, który przyszedł, aby zająć centralne miejsce spośród swojego ludu, a każde serce powinno polegać na nim, ufnie oczekując, że przez Świętego Ducha Bożego, przez Ducha Świętego pokieruje on doskonale przebiegiem zgromadzenia. Nie zapominajmy o tym, że ten mąż w samym centrum jest Panem wszystkich i jedynym, który ma wyłączne prawo do sprawowania władzy w Kościele. Tak mówią zresztą Dzieje Apostolskie, 2 rozdział 36 i 1 rozdział 22. Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Chrystus jest Panem Kościoła i powinien być uznawany za takiego oraz otrzymywać w praktyce należne mu miejsce jako jedynego prawowitego przewodnika oraz zwierzchnika swego Kościoła. Tam, gdzie uznaje się go za Pana i przewodnika, tam też widoczna będzie uległość wobec niego. Dlatego te słowa z listu do Efezjan, 1 rozdział, 22 werset, że wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, jak mówi Efezjan, 1 rozdział, 22 werset, list do Efezjan, list Pawła, apostoła do Efezjan, 1 rozdział, 22 werset. I ta uległość względem Pana Jezusa, uległość względem Niego, podporządkowywanie się Jemu, podporządkowanie się Panu Jezusowi i postępowanie zgodnie z autorytetem, jaki ma Pan Jezus Chrystus jako Pan i Zbawiciel, w takim miejscu widoczne będą zasady i porządek zgodny z myślami i wolą Boga. W tym kontekście bardzo ważne jest, żebyśmy sobie zacytowali, przypomnieli pewne sformułowania, które wyraźnie są ogłoszone przez komentatorów takich jak Charles Henry McIntosh, które zawierają głęboką prawdę, o której warto tu wspomnieć. Jeśli Jezus jest pośród nas, dlaczego mielibyśmy jeszcze ustanawiać jakąś ludzką prezydenturę? Dlaczegoż nie mielibyśmy jednogłośnie i serdecznie pozwolić mu zająć miejsce naczelnego wodza, kłaniając się przed nim we wszystkim? Dlaczego mielibyśmy ustanawiać w domu Bożym ludzkie autorytety i zwierzchności, w jakiejkolwiek formie by się to nie odbywało? Postępowanie takie jest jednakże nader powszechnie praktykowane i dobrze byłoby, abyśmy szczerze, bez ogródek, porozmawiali na ten temat. Ludzcy zwierzchnicy ustanawiani są we wspólnocie, która twierdzi, że jest Kościołem Bożym. Widzimy ludzką władzę sprawowaną w sferze, która należy jedynie do Boga i w której jedynym uznawanym autorytetem winien być autorytet Boga.
Co do samej zasady nie ma żadnego znaczenia, czy jest to papież, proboszcz, pleban, zwykły ksiądz, pastor, prezbiter czy prezes, czy też lider. W każdym z tych przypadków jest to tylko człowiek zasiadający aż na miejscu Chrystusa. Jeżeli Chrystus jest rzeczywiście pośród nas, to możemy liczyć na Niego w każdym aspekcie. Tak mówiąc to, spodziewam się obiekcji i zastrzeżeń. Może ktoś powie, jak zbór miałby sprawnie funkcjonować i robić postępy bez jakiejkolwiek ludzkiej prezydentury i zarządu. Czyż nie doprowadziłoby to do pomieszania, chaosu i dezorientacji? Czyż nie otworzyłoby to drzwi dla wszelkiego rodzaju nadużyć, pozwalając pierwszej, lepszej osobie, być może pozbawionej w ogóle elementarnego respektu, odpowiedniego daru i przymiotów, niepokoić zgromadzenie i narzucać mu swoje poglądy? Odpowiedź na to jest bezkompromisowa i bardzo prosta. Jezus jest całkowicie wystarczalny. Możemy zaufać Mu, że zatroszczy się o porządek w swoim domu. Jeżeli to rozumiemy, wówczas czujemy się o wiele bezpieczniej w Jego przemożnej i łaskawej dłoni niż w rękach choćby najzdolniejszego ze wszystkich ludzkich liderów. W Jezusie mamy ukryte skarby wszelkich darów duchowych. On jest źródłem wszelkiego autorytetu do wykonywania służby. On ma 7 gwiazd, jak mówi nam objawienie, 1 rozdział, 16 werset. Zaufajmy Mu, a przekonamy się, że zatroszczy się On tak samo o porządek w zborze, jak troszczył się o zbawienie naszych dusz. Głęboko wierzymy, że imię Jezusa jest naprawdę wystarczające, naprawdę całkowicie wystarczalne i zdolne zaspokoić każdą potrzebę nie tylko w sferze osobistego zbawienia, lecz również każdą palącą potrzebę ujawniającą się w zgromadzeniu w Kościele, czy to w sprawie oddawania Bogu czci, społeczności, służby, karności, zarządzania, porządku czy czegokolwiek innego. Mając Go, mamy wszystko w obfitości. W tym kryje się prawdziwe sedno i istota naszych rozważań. Jedynym celem, jaki nam przyświeca, jest wywyższenie imienia Jezusa i jesteśmy przekonani, że wielokrotnie bywał i wciąż jest znieważany w miejscu, które mieni się domem Bożym. To tu został zdetronizowany, natomiast na jego miejsce posadzono człowieka. Nawet w Kościele Bożym w Koryncie, gdzie panował doprawdy smutny nieporządek i pomieszanie powiązane z wieloma nadużyciami, inspirowany przez Świętego Ducha Bożego apostoł, pisząc z głębi udręki list do tamtejszych wierzących, nigdzie nie zasugerował ani nawet nie wspomniał konieczności ustanowienia ludzkiego zwierzchnika lub lidera, obojętnie jakim imieniem nie chcielibyśmy go mianować. Zamiast szukać ludzkich rozwiązań, napisał raczej: albowiem Bóg nie jest Bogiem albo autorem, sprawcą nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych, tak mówi przecież Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian 14:33. Tak, sam Bóg był tym, który miał zadbać o ład i porządek. Mieli spoglądać ku Niemu, oczekując Jego pomocy, a nie polegać na żadnym człowieku. Ustanowienie człowieka i powierzenie mu kontroli nad porządkiem w Kościele Bożym jest jawną niewiarą i zniewagą wobec obecności Bożej. Już nieraz proszono nas o dostarczenie ugruntowanego na piśmie dowodu potwierdzającego myśl o Bożej wyłącznej prezydenturze w zgromadzeniu. Na takie wyzwanie odpowiadam od razu: tam jestem oraz Bóg jest autorem. Na tych dwóch potężnych filarach,
Choćbyśmy nie mieli ani jednego argumentu więcej, możemy triumfalnie zbudować i wznieść chwalebną prawdę o przynależnym Bogu zarządzie i Jego przewodnictwie. Prawdę, która musi wyzwolić wszystkich, którzy przyjęli ją od Boga, z więzów każdego ludzkiego systemu religijnego, bez względu na to, jakby się on nie nazywał. Uważamy, że jawnym paradoksem jest uznawanie Chrystusa za centrum i za suwerennego zarządcę Kościoła przy jednoczesnej aprobacie dla ustanawiania ludzkich religijnych zwierzchników.